Jeden miesiąc, 10 filmów. Przyjmujecie wyzwanie? Cześć, tutaj Piotrek. W najnowszym odcinku Top Multi Kino przygotowałem dla Was zestawienie najlepszych premier marca. Zaczynamy! Pixar mówi naprzód, więc idziemy do kina. Wiadomo, filmy tego studia to zawsze gwarancja najwyższej jakości i największych emocji. Tym razem przeniesiemy się do magicznej krainy i wraz z dwoma braćmi wyruszymy na epicki quest, to znaczy na wyprawę pełną humoru i wzruszeń. Sprawdźcie koniecznie naszą recenzję. Link znajdziecie w podpiętym komentarzu oraz na końcu tego materiału. Żebym ci to dała, kiedy obydwaj skończycie 16 lat. Stary, mega! Czarodziejska laska! Klasyczne monstrum ze studia Universal w nowym, współczesnym wydaniu sprawdza się o wiele lepiej niż Tom Cruise biegający za mumią. Niewidzialny człowiek to bardziej thriller psychologiczny niż horror, ale napięcia tu nie brakuje. Pamiętajcie, że to, czego nie widzicie, może was zranić. Sprawdźcie koniecznie naszą recenzję. Link znajdziecie w podpiętym komentarzu oraz na końcu tego materiału. Jan Komasa, świeżo po sukcesie nominowanego do Oscara Bożego Ciała, zaprasza na kontynuację swojego głośnego debiutu. Sala samobójców Hater to ostra szpila wymierzona nie tylko w internetowych troli i jednocześnie rozliczenie z tematem anonimowości i bezkarności w sieci. Sprawdźcie koniecznie naszą recenzję. Dobrze wiecie, gdzie znajduje się link. Potrzeba wielkich ludzi, wielkich czynów. Nie damy się internetowym trollom i hejterom. Gabrysie, nie chcę mieć z tobą kontaktu. Tacy jak ty i ja zawsze. Ręka, noga, mózg na ścianie. A to wszystko po polsku. Przed wami pierwszy rodzimy slasher z prawdziwego zdarzenia. Obóz w leśnej głuszy, niesforne nastolatki, nieodpowiedzialni dorośli i zdeformowany morderca z siekierą. W lesie dziś nie zasie nikt, to coś dla koneserów klasycznych horrorów z lat 80. Będzie i śmiesznie, i strasznie. Freddy i Jason lubią to. Pozornie naiwny ksiądz i pozornie bezduszny major SB w rozmowie, dzięki której prześledzimy burzliwe losy Polski zeszłego wieku. Zieja to opowieść o tytułowym księdzu buntowniku. Sprzeciwiał się kościelnym regułom, udzielając pogrzebu samobójczyni. Promował pacyfistyczne podejście podczas wojny. Wielokrotnie stawiał na szali swoje życie i wolność. W rolach głównych Andrzej Seweryn i Zbigniew Zamachowski. No jak tam idzie? Poznajemy się. I kury mogą marzyć o wielkiej karierze. Turów w pogoni za sławą to animowana komedia o spełnianiu marzeń i pokonywaniu przeciwności losu. Była sobie pewna kurka imieniem Turu, która nie umiała składać jajek, za to nauczyła się mówić i przewspaniale śpiewać. Los sprawia, że Turu rusza w świat na wielką przygodę. Będzie śpiewająco i wzruszająco dla całej rodziny. Co? Tu będziesz mogła rozwinąć skrzydła. Zero presji. A teraz wszyscy musimy być bardzo, bardzo cicho. W tym świecie głośny dźwięk zwiastuje śmierć z rąk, a raczej z łap przerażających stworów rodem z najgorszych koszmarów. Ciche miejsce 2 to kontynuacja jednego z najlepiej ocenianych i najbardziej dochodowych horrorów ostatnich lat. Wraz z rodziną Abbottów opuszczamy dom i wyruszamy w nieznane. Będziecie się bać, ale przecież o to tu chodzi, prawda? Niedawno w Marię Skłodowską-Curie wcieliła się Karolina Gruszka, a teraz polską noblistkę zagrała Rosamund Pike. Skłodowska, nie tyle biografia, co ekranizacja powieści graficznej, to kino skupione nie tylko na wielkich odkryciach Radu i Polonu, ale i wielkiej miłości między Marią i Piotrem Curie. A w tle dwa noble, życie rodzinne i dalekie widmo atomowej zagłady. Radioactivity. Czas na kolejną nową wersję klasycznej animacji Disneya, ale tym razem możemy się mocno zaskoczyć. Nowy Mulan obejdzie się bez piosenek, a zamiast baśni dostaniemy pełnoprawne wojenne widowisko. Akcja zapiera dech w piersiach, a kaskaderskie popisy i nieco fantastycznej otoczki mogą kojarzyć się z Wuxia, czyli chińskimi filmami pełnymi sztuk walki i legendarnych historii. Brać się do roboty, wroga bić już czas. Marzec skończymy ekranizacją komiksu o byłym żołnierzu, który po śmierci został przywrócony do życia i zamieniony w maszynę do zabijania. W żyłach płynie nanotechnologia,
W łapach drzemie nadludzka siła, a dodatkowo ciało zyskało zdolność regeneracji. Tylko w pamięci sporo luk, a i rzeczywistość bywa złudna. Człowiek i maszyna w jednym, czyli Vin Diesel jako Bloodshot. All right, shut him down. And initiate sequence. Na najlepsze filmy marca zapraszamy do Multikina. To co, widzimy się? Target for elimination.